jednak na wernisażu wystawy zatytułowanej Koegzystencja. Jest to wystawa wchodząca w skład większego projektu Trzecie Terytorium Sztuki, który współorganizujemy razem z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I drugą odsłonę tego projektu zaprezentujemy Państwu 24 marca o godzinie 18 w Galerii Amfilada. Wtedy będziemy prezentować Państwu wystawę zatytułowaną Człowiek w kontekście, na której będą mogli Państwo obejrzeć pracę studentów. A dzisiejsza wystawa, Koegzystencja, prezentuje twórczość zarówno studentów, jak i wykładowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutu Sztuk Pięknych. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie przywitać panią Violettę Kulikowską-Parkasiewicz oraz panią Marzenę Huculak, kuratorkę wystawy, oraz wszystkich artystów, zarówno wykładowców, jak i studentów. I może na początek pani Violetta chciałaby powiedzieć kilka słów, czy pani Marzena? Że ja zacznę. Tak, w takim razie przekazuję tutaj mikrofon. Bardzo proszę przedstawić może artystów albo o kilka słów o wystawie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Czy mnie słychać w ogóle? Przepraszam, myślałam, że może nie słychać, bo odsłuch jest inny. Chciałabym przede wszystkim Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować za Państwa obecność. Bardzo się cieszymy, że możemy pokazać twórczość i naszych wykładowców, i studentów, którzy zostali wybrani przez poszczególnych naszych prowadzących artystów. Cóż, ja tutaj pani Marzena powiedziała, praktycznie wymieniła wszystkie informacje, które są takimi kluczowymi informacjami. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, iż projekt Terytorium Sztuki to jest dziecko pani profesor Marzeny Huculak i w tym roku mamy trzecią odsłonę i w tym roku jest ta odsłona trochę szersza. Bo dzisiejsza wystawa, tak jak już pani Marzena wspomniała, jest pierwszą z dwóch wystaw w obszarze Terytorium Sztuki i prezentuje troszeczkę zawężoną naszą działalność artystyczną, bo tutaj prezentowane są prace z zakładu malarstwa, rysunku i rzeźby, którego zakładu to kierownikiem jest pani profesor. Natomiast za dwa tygodnie bodajże to będzie, 24, w Amfiladzie będzie prezentowana wystawa, która pokaże przekrój całości działalności naszego Instytutu poprzez wszystkie pracownie. Tam ograniczymy się tylko do prac studenckich, do dzieł studenckich, ale jakże będzie to różnorodna wystawa, bo gdyż będzie w swoim potencjale zawierała i prace klasyczne, takie jak też malarstwo, grafika, rzeźba również, ale również i takie prace, które wpisują się w współczesne media, można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc cyfrowe. Także ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a zaraz przekazuję mikrofon kuratorce wystawy, autorce tej wystawy, bo gdyż to ona dołożyła tych wszelkich swoich idei i koncepcji, żeby ta wystawa tutaj zaistniała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mimo tego sezonu chorobowego udało się komuś dotrzeć. Tak jak już zostało powiedziane, idea wystawy narodziła się w Zakładzie Malarstwa i Rzeźby, natomiast w tym roku dzięki uprzejmości władz MOK-u ta idea mogła być rozszerzona i tak jak już zostało tu powiedziane, praktycznie cały Instytut weźmie w niej udział, przynajmniej jeżeli chodzi o studentów. Ta pierwsza odsłona zatytułowana Koegzystencja jest taką próbą zaistnienia wspólnego i wykładowców, i studentów w jednej przestrzeni. Tutaj już padały wcześniej pytania, czy to jest konfrontacja. W zamyśle nie jest to oczywiście konfrontacja,
jest to raczej współistnienie i takie spojrzenie na siebie w całej masie tej różnorodności, która tu jest prezentowana. Przedstawione są prace z pracowni malarstwa i rysunku, malarstwa na jedwabiu oraz rzeźby, z tym, że wykładowcy tychże pracowni zajmują się bardzo różnymi mediami, stąd można tu znaleźć i różne techniki mieszane, i płaskorzeźbę, i kolaż, i fotografię, jest rzeźba na papierze, grafika. No jest to taki materiał, który trudno złożyć w jednej przestrzeni, dość niewielkiej. Także tutaj troszeczkę trzeba było nad tym pomyśleć, ale mam nadzieję, że mi się udało na tyle, żeby wystawa była klarowna, a jednocześnie przekonywująca. Naszymi gośćmi, właściwie no ja tak mówię, gośćmi są przedstawiciele studentów, jest ich 8, z tym, że no, obecnych z przyczyn różnych jest tylko 3. Zaraz ich poproszę. Nas, wykładowców, nie będę przedstawiać, bo Państwo nas znacie z różnych wystaw, więc tutaj nie będę nikogo wywoływać na środek. Chciałabym tylko zaznaczyć, że na tej wystawie znajdują się zarówno prace aktualne, czyli studentów, którzy w tej chwili studiują u nas, jak też prace archiwalne. To oczywiście jakby było uzależnione od osób wykładających dany przedmiot. No cóż, mam nadzieję, że dla wszystkich studentów, których prace znalazły się na tej wystawie, jest to dodatkowa mobilizacja, poza tym, że jest to absolutnie wyróżnienie i mam nadzieję, że też to tak odbierają i odczuwają. Nam z kolei, wykładowcom, jest ogromnie przyjemnie móc pochwalić się swoimi studentami, ich osiągnięciami. Mam nadzieję, że niedługo będziemy się spotykać na arenie ogólnopolskiej, a nawet za granicą, gdzieś przy okazji wydarzeń artystycznych, czego nam sobie i nam wszystkim życzę. Poproszę teraz może na środek i przedstawię tą 3, która jest. To jest pani Dominika Dreźniak. Pani Dominika, tak. Studentka 5 roku. Pan Marcin Piotrowski. Oraz pan Tomasz Hartak. Bardzo śmieszny. Ja myślę, że droga się należy, oczywiście. No cóż, życzę Państwu przyjemnego oglądania. Zapraszam do rozmów z autorami wystawy. Jak również zapraszam w imieniu pani dyrektor, co zostało już wcześniej powiedziane i tutaj pani Marzeń, na następną wystawę do Antwerpii. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba, że Państwo chcieliby coś powiedzieć. Może jeśli zostaliśmy wołani w jakiś sposób i zaproszeni tutaj, to wydaje mi się, że powinniśmy chyba w imieniu naszym podziękować za to, że taka inicjatywa ze strony Uniwersytetu i ze strony naszego wydziału wyszła. Tak sądzę osobiście, może nie dla mnie, ale dla młodych studentów i dla młodych artystów, jest to wielka szansa zetknięcia się bezpośrednio z publicznością i z odbiorcą w takim no, szczególnym i bardzo uroczystym miejscu i uroczystym wydaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.